Dzień dobry, witam w filmie z Pet Simulator X, a jak widzicie, to to nie... Pet Simulator X, ponieważ jest to taka podróbeczka, tak można powiedzieć. Jakby osoba, można powiedzieć, zleciła mi tą grę w komentarzu, więc teraz macie na ekranie jej właśnie komentarz. Tak, ta osoba mi zleciła, żebym sobie zagrał w tą grę, nagrał film z niej, no to nagrywamy. Tutaj ile osoby tutaj mają na tablicy, to nie odczytam się tych liczb. Tutaj mamy tokeny jakieś. O! No to... ciekawie. Fajnie, fajnie. Dyska trochę tak dziwnie działa, widzicie? Tak jakby wyglądała tak dziwnie, no. Tutaj mamy za free jakieś jajo. A ja mogę je otworzyć? O, mogę. Co z niego? Hugekat, o. No to fajnie. A z tego co wyskoczy? Czyżby pumpkin cat? Tak. Dobra, no to już mamy dwa pety. Ten ma 12 milionów, a ten ma 15 trylionów. No fajne, fajnie wyglądają. Tutaj mamy też jakieś jajo. O Boże. Ale to drogie, to mnie jeszcze nie stać. A tu normalnie można przydzielać? O, no to jest dobra gra. Aha, i można sobie tak naprawdę farmić na jednym coinie. No to już trochę gorsze. Tam są jakieś dwie... Co to mamy? Teleport tu, arena jakaś. Zobaczmy, co jest tutaj. Hugę pet egg. Nie mogę kupić? Przecież stać mnie. A, nie wiem. Dobra, zobaczmy, co my tu i mamy. Sell pets. Aha, można sprzedać. Dobra, okej. Fajnie, fajnie. Ustawienia. No to tutaj mamy normalne ustawienia. Tutaj mamy co? Teleporty. Co to jest? Trady. Tak, tak, trady. No i Exclusive Shop. Tu mamy jakiś Game Passik za 80 Robuxów. Oraz mamy te jajeczka. Ile to kosztuje Robuxów? Halo? Coś nie działa. Dobra, tutaj mamy też jakieś diamenty. A tutaj pusto. Dobra, zobaczmy, jak działa tutaj mechanika, jakby kupowała. Aha, tak po prostu. Dobra, no to ciekawie. Tutaj można sobie coś kupić. To działa? Jakby takie rzeczy nie działają. Żeby się pochwalić komuś. Patrzcie, jakie mam pety. No to okej, gra. Tutaj zobaczmy tu. O, mamy wszystkie deski. Nawet miały. Tylko trzeba chyba... O, proszę. Jak pięknie. Gra ogólnie wygląda tak dosyć fajnie. 25 tysięcy, nie stać mnie. Ale gra wygląda dosyć fajnie. Jakby... Tak jakby miał oceniać to 7 na 10. No coś takiego. Tutaj jest teleport tylko. Znaczy, nie jest jakaś taka... Wiecie, o co chodzi? Rozumiecie jakby na... O, tutaj będzie Coming Soon. A tu jest Trading Plaza normalnie. O, czyżby? Tak! A jest w ogóle ktoś na niej? Jest dużo osób, ale coś ich tu nie widzę. Albo nie, albo to jest jako kraina zrobione. Tutaj jakiś gift token. No, fajna gra, jakby się pochwalić komuś na przykład. No to jest okej. Okay. Nie wiem, co z niej nawet mówić, bo... Nie jest ona jakoś bardzo rozbudowana. Nie jest w niej jakoś dużo rzeczy, ale także się komuś na przykład pochwalić, no to jest okej. Więc powiem wam tyle. Jakby miał oceniać, to oceniam na 7 na 10. Warto sobie zagrać. Link w opisie do gry. No i dziękuję za oglądanie. Do widzenia.